słuchajcie, z tej strony Alternatywna Wiedźmia, znów się widzimy, znów się słyszymy i znów kolejna książka, której Wam opowiem. I dziś nadeszła ta chwila, a przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie to książka w końcu taka, która mi się spodoba mniej niż ta reszta, która praktycznie w ogóle mi się nie spodobała, mimo że ją przeczytałam. Chociaż to czytanie bardziej mogłabym nazwać takim przebrnięciem przez tą treść, powiedzmy. I już wyjaśniam, o którą pozycję książkową chodzi. Jest to ta książka. Jej tytuł to Wiedźma, droga do siebie. I autorką jest Amanda Garcia. Nie jestem pewna, jak to dokładnie wymówić to nazwisko. Ale oczywiście wszystko podam również w opisie. Ja ją kupiłam, mimo że wcześniej czytałam o niej opinie i z tych opinii wychodziło tyle, że no, lepiej jej nie kupować. Natomiast ja jestem z tych osób, które same muszą się na sobie przekonać, żeby ogarnąć, czy rzeczywiście no, ktoś sobie tak po prostu napisał, bo jemu się tylko nie podobało, czy może jednak mnie się spodoba. Czy napisał, bo mu się nie chciało nic innego wymyślać, więc kupiłam ją, bo się chciałam sama na sobie na własnej skórze przekonać, co z tą książką jest nie tak, a co jest tak. I okazało się, że moje zdanie również zbytnio chyba nie będzie odbiegało od większości opinii, jakie ja czytałam. Oczywiście były też pozytywne. Moja też nie będzie do końca negatywna, ponieważ miałam styczność z gorszymi książkami. I pewnie jeszcze będę miała styczność z gorszymi książkami, natomiast ta pozycja Wiedźma, droga do siebie, no cóż, po prostu mnie rozczarowała. Nawet nie zdziwiła, ale właśnie rozczarowała, to już odpowiednim określeniem będzie rozczarowała. I zacznijmy od tego, że ja nawet nie będąc w jej połowie chciałam przestać ją czytać. Ja już nie chciałam dalej w to brnąć. Dlaczego? Myślę, że tak. Najpierw przeczytałam sobie oczywiście to, co jest z tyłu książki. Najpierw mamy opinię, a potem mamy już taki przypis, jak normalnie na okładkach z tyłu książki. I mamy o tym, że sama autorka jest amerykańską czarownicą i zdrowicielką praktykującą jako wyrocznia Los Angeles. No i że w tej książce opisuje swoją życiową podróż. Okej, opisuje swoją życiową podróż i nazwała książkę Wiedźma, droga do siebie. Nie jestem pewna, czy to tak powinno wyglądać ten opis drogi do siebie jako wiedźmy. Moim zdaniem można było zrobić to w trochę inny sposób. Część historii tej książki można by było ominąć i wcale by nie zaszkodziła. Co do treści, no mimo, że była taka ciągła, dosyć poukładana na przestrzeni przebiegu tych wydarzeń, całej tej historii, ja odczułam, czytając to, bardzo duży chaos. Chaotycznie to wszystko dla mnie było, cała ta treść była chaotyczna. Ja się zaczęłam w tym gubić, ja się nie mogłam skupić na tej treści, nie mogłam wyłapać tego, co chciała nam autorka przekazać, co tak naprawdę było dla niej ważne, by o tym napisać, i przez to przyszłam takie pierwsze rozczarowanie, dlatego chciałam zrezygnować, nawet nie w połowie czytając, ale stwierdziłam, że skoro mam Wam coś o tej książce opowiedzieć, mam coś o niej napisać, mam coś o niej nagrać, to jednak wypadałoby nawet przebrnąć już. Powiedzmy, nie skupiać się na samym czytaniu jako przyjemności, ale po prostu przebrnąć, żeby jakoś wyłapać z tego informacji i przekonać się, czy na przykład po połowie nie zrobi się trochę lżej i przyjemniej czytać tą książkę. Niestety się tak nie zrobiło. Do samego końca ta pozycja była dla mnie bardzo męcząca. Tak jak mówiłam, chaotyczna. Nie mogłam się skupić, żeby jakoś wejść w tą opowieść. Ta opowieść była dla mnie taka nieklarowna, dziwna i bardzo dużo emocji mi towarzyszyło, jak czytałam tą książkę. Od radości, od rozśmieszenia, od takiej dawki humoru, po smutek, po rozczarowanie, po taki niesmak. Momentami ta książka, ta treść tej książki była po prostu obrzydliwa. Momentami była
moim zdaniem bardzo przekoloryzowana, bardzo taka wymyślna i to w ogóle mi bardzo nie leżało to, ile w tej książce się działo, mimo że się tak naprawdę nie działo. I nawet ciężko mi to opisać, ciężko mi ten temat ugryźć, jak wam to powiedzieć, żeby wam przy okazji nie streścić. Bo tak jak mówię, przy tej książce lepiej samemu do tego podejść, samemu przeczytać i się przekonać, czy nam się spodoba. Tak jak ja to zrobiłam, niestety mnie nie podeszła i po prostu mówię, jak jest, jeśli chodzi o moją opinię. Natomiast może komuś innemu ta treść będzie pasowała. Może kto inny odniesie się między tytułem a treścią jakoś w inny sposób. Może się w tym wszystkim odnajdzie. Ja niestety się w tym zgubiłam. I dla mnie ta książka po prostu była bardzo niesmaczna. Czy była dobra? Nie. Czy była zła? Też nie. Właściwie czy jest dobra czy zła? Ani tak, ani nie. Ciężko mi stwierdzić, jaka jest. Ona jest po prostu dziwna. I myślę, że dziwna to jest to prawidłowe określenie, bo nie jest przez to wyjątkowa. Chyba że możemy to nazwać, że jest wyjątkowo upierdliwa, wyjątkowo dziwna, bo właśnie jest... Pierwsze słowo, które mi się nasunęło po przeczytaniu tej książki, ja siedziałam, zamknęłam tą książkę i sobie tak myślałam, to było dziwne. To na pewno nie była droga do siebie i to było dziwne. I nie wiem, co autorka miała na myśli, nie wiem, dlaczego dała tej książce taki tytuł, nie wiem, dlaczego z tyłu jest napisane to, co jest napisane. I właśnie nie wiem, dlaczego ja ją przeczytałam. Tylko dlatego, żeby móc wam coś o niej powiedzieć i tak naprawdę po przeczytaniu, mając nadzieję, że będę miała co wam powiedzieć, ja tak naprawdę nie wiem, co wam powiedzieć, bo po prostu ta książka była dziwna, chaotyczna, pełna różnych emocji i to niekoniecznie w większości tych pozytywnych, raczej tych negatywnych. I same moje wrażenie po przeczytaniu całości tej książki też są bardziej negatywne. I chyba lepiej będzie, jeśli już będziecie chcieli ją sami sobie przeczytać, to albo po prostu kupcie ją gdzieś na promocji z drugiej ręki. Jeśli ktoś chce, to ten egzemplarz w sumie też mogę oddać, bo jej na półce nie będę trzymała, bo jest mi niepotrzebna. A wy nie będziecie przynajmniej na to wydawać pieniędzy, by się przekonać, czy ta książka jest dobra, czy zła, czy wam się spodoba, bo tak jak mówię, mnie się nie spodobała, komu innemu może się spodobać. Więc jakby co, ja ją mogę w czyjeś ręce oddać, niech sobie ktoś sam wyrobi własną opinię. I ja chcę o tej książce po prostu zapomnieć, bo no, źle mi się ją czytało, nawet mi się robiło przykro, że taka książka się pojawiła. I ta historia, okej, były takie momenty w tej książce, w całej tej historii, którą powiedziała autorka, że okej, można było się tym przejąć, można było się wciągnąć, ale na całą tą książkę tych momentów to może było tyle jak nie mniej. Także ja chyba już nic więcej nie dodam. Nie będę wam streszczać tej historii, która została tu opisana, bo nie od tego tu jestem, nie od tego nagrywam te filmy. Oczywiście czasami podpowiadam, co jest w środku, ale tym razem zostawię wam w całości dla was treść, żebyście się sami przekonali i zobaczyli, czy wam się podoba ta książka, czy nie, bo tak jak mówię, mi ona nie podeszła. Nie wiem, co jeszcze mogę o niej dodać, bo nadal się czuję z tym dziwnie, jak ją tu mam. I bardzo długo też się zbierałam do nagrania tego filmu, bo nie wiedziałam, jak temat ugryźć. Stwierdziłam, że po prostu zrobię to tak, jak to czuję. I jak to wyjdzie, tak to będzie. I nic na siłę nie będę o niej mówić i nie będę ściemniać, bo po prostu mi się nie podobała. Koniec. Dziękuję. Idę nagrywać kolejny film o kolejnej książce. Miejmy nadzieję, że trochę bardziej przyjemniejszej do przeczytania. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.